ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączę się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączę się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączę się z narodem. Dziękuję, proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, otwieram uroczystość inauguracji roku akademickiego 2021-2022 w Politechnice Łódzkiej. Jestem szczęśliwy, że powrót na uczelnię stał się możliwy. I wspólnie celebrujemy tak ważne święto. Mam przyjemność powitać Państwa w szczególnym miejscu, naszej nowej reprezentacyjnej auli imieniem profesora Tadeusza Pawliczaka. Ta symboliczna zmiana miejsca inauguracji jest także dowodem na rozwój naszej uczelni. Budynek, w którym się znajdujemy, to pierwsza część największej w ostatnich latach inwestycji Politechniki Łódzkiej, kompleksu Alchemium, magia chemii jutra, którą miałem razem z Państwem przyjemność uroczyście otworzyć 2 tygodnie temu. Bardzo się cieszę, że wszystkie ważne wydarzenia dla naszej uczelni odbywać się będą odtąd w auli, której patronem jest wybitny naukowiec i wieloletni dziekan Wydziału Chemicznego. Szanowni Państwo, w imieniu Senatu i całej społeczności akademickiej Politechniki Łódzkiej serdecznie witam Jego Ekscelencję Paula Schmidta, ambasadora Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce. I warmly welcome His Excellency Ambassador of Luxembourg. Pana Artura Dunina, senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Serdecznie witam pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Gorąco witam pana Piotra Adamczyka, wicemarszałka województwa łódzkiego. Witam pana Mirosława Suskiego, dyrektora generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Witam pana Krzysztofa Mączkowskiego, skarbnika miasta Łodzi. Witam serdecznie pana Waldemara Fleischera, łódzkiego kuratora oświaty. Witam panią Elżbietę Modrzejewską, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. Witam pozostałych włodarzy miast, starostów, wójtów i radnych miasta Łodzi oraz sejmiku województwa łódzkiego. Serdecznie pragnę powitać Jego Ekscelencję księdza Marka Marczaka, biskupa pomocniczego archidiecezji łódzkiej oraz duszpasterzy akademickich. Witam reprezentantów korpusu dyplomatycznego i konsularnego. Pana Andrzeja Łupinę, byłego wieloletniego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w krajach afrykańskich, honorowego prezesa Polsko-Afrykańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, doradcę dyplomatycznego Krajowej Izby Gospodarczej. Witam pana Rafała Chome, konsula honorowego Republiki Armenii. Witam pana Tadeusza Kaczora, honorowego konsula generalnego Węgier. Witam pana profesora Wojciecha Wolfa, konsula honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburg, wiceprezesa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz członka Rady Politechniki Łódzkiej. Witam przedstawicieli instytucji państwowych, pana starszego brygadiera Zbigniewa Wójcika, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Słowo powitania kieruję do przedstawicieli świata nauki. Serdecznie witam magnificencję rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, pana profesora Jacka Nowakowskiego.
Witam panią prorektor do spraw nauki i ewaluacji Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi, panią profesor Ewę Wojtyniak-Dębińską. Witam prorektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, księdza doktora Jacka Kacprzaka. Witam prorektora do spraw nauki Uniwersytetu Łódzkiego, pana profesora Zbigniewa Kmieciaka. Witam równie serdecznie pana prorektora do spraw rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, profesora Dariusza Nowaka. Gorące słowa powitania kieruję do pana profesora Andrzeja Bartoszewicza, wiceprezesa oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi oraz członka Rady Politechniki Łódzkiej. Witam pana profesora Bogdana Macuko, przewodniczącego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Witam panią profesor Iwonę Maroszyńską, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Miał z nami również być pan profesor Jacek Moll i kieruję do wszystkich jego serdeczne pozdrowienia, ale nagły przypadek wezwał pana profesora do operacji dziecka. Witam prezesów i dyrektorów firm, z którymi nasza uczelnia prowadzi współpracę. Pana doktora Mirosława Sopka, wiceprezesa zarządu Makolab do spraw technologii oraz przewodniczącego Rady Politechniki Łódzkiej. Witam pana Dariusza Szewczyka, członka Rady Politechniki Łódzkiej. Witam pana profesora Jacka Sawickiego, członka Rady Politechniki Łódzkiej. Witam panią prezes zarządu Veolia Energia Łódź, Annę Kędziorę-Szwagrzak. Witam pana Juliana Bąkowskiego, prezesa zarządu Łódzkich Zakładów Metalowych Lozamet. Witam pana Marka Cieślaka, prezesa Bionano Parku, spółka z o.o. Witam pana Grzegorza Dybusa, prezesa zarządu firmy Miranda, spółka z o.o. Witam serdecznie pana Jacka Kaczorowskiego, prezesa zarządu Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. Witam pana Janusza Malinowskiego, prezesa zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Witam pana Andrzeja Styczyńskiego, prezesa zarządu Paweńskiej Fabryki Narzędzi Pafana. Witam pana doktora Józefa Szmicha, prezesa zarządu Delia Cosmetics, spółka z o.o. Witam pana Marka Wośko, wiceprezesa zarządu Polpharmex S.A. Witam pana Krzysztofa Borkowskiego, wiceprezesa Business Center Club, kanclerza łódzkiej loży Business Center Club. Witam panią Annę Sabinę Wojciechowską, członka zarządu PKP Informatyka, spółka z o.o. Witam pana doktora Jacka Jankowskiego, wspólnika firmy IHEM, spółka z o.o. Witam państwa Małgorzatę i Sławomira Witkowskich, właścicieli firmy Witko. Są dziś z nami panowie profesorowie Sławomir Wiak i Stanisław Bielecki, byli rektorzy naszej uczelni. Mam nadzieję, że również jest z nami, chociaż tylko poprzez internet, pan profesor Jan Krysiński, czterokrotny rektor Politechniki Łódzkiej, doktor honoris causa. Witamy panie rektorze. Pragnę gorąco powitać swoistych aktorów dzisiejszego wydarzenia. Panią profesor Katarzynę Pernal, pana magistra Kajetana Duszyńskiego, panią Aleksandrę Bednarek, którzy dziś wygłoszą wykład inauguracyjny oraz opowiedzą o swojej pasji do nauki i sportu. Tak, szanowni państwo, to ci, palcem pokazuję, to oni, właśnie oni, ci, którzy godzą naukę i sport. Inauguracja roku akademickiego to przede wszystkim święto studentów, dlatego szczególnie ciepło pragnę powitać ich przedstawicieli, pana Mateusza Grochowskiego, przewodniczącego Parlamentu Studentów RP, panią Julię Chojnacką, przewodniczącą Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej, jednocześnie członka Rady Politechniki Łódzkiej. Oraz panią magister inżynier Adnę Bednarowicz, przewodniczącą Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej. Słowa powitania kieruję w stronę wszystkich przybyłych gości. Witam pracowników, doktorantów, młodzież akademicką naszej uczelni oraz wszystkich państwa oglądających uroczystość dzięki bezpośredniej transmisji na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej. Szanowni państwo, witam bardzo serdecznie tych, których nie wymieniłem i najmocniej przepraszam, jeżeli uchybiłem.
ale przedstawiłem tylko tych, którzy potwierdzili swoją obecność. Szanowni Państwo, zbliżamy się do punktu programu, którego nie będę zapowiadał, bo musiałbym zapowiedzieć samego siebie. Kilka słów ode mnie jako tego, który dokładnie rok temu miał honor objąć i przyjąć insygnia władz rektorskich. Szanowni goście, Wysoki Senacie, pracownicy, doktoranci, studenci Politechniki Łódzkiej. Na każdym etapie mojej drogi, począwszy od budowania programu przez wdrażanie przyjętych założeń, towarzyszy mi hasło razem ku lepszej przyszłości. Początek mojej kadencji przypadł na czas pandemii koronawirusa, w którym słowo razem nabrało szczególnego znaczenia. Zarządzanie uczelnią w obliczu realnego zagrożenia dla zdrowia i życia jest wyzwaniem szczególnym. Tym bardziej doceniam zaangażowanie moich współpracowników i studentów, na których zawsze, jak się okazuje, mogę liczyć. Cieszę się, że dzięki wspólnemu wysiłkowi udało nam się ograniczyć skutki pandemii i doprowadzić do bezpiecznego powrotu do nauki stacjonarnej, prawie kompletnego powrotu. Mamy powody do satysfakcji, ponieważ nasze osiągnięcia w sprawnym wdrażaniu zdalnej formy kształcenia i zarządzania uczelnią zostały zauważone, a także docenione. Zostaliśmy partnerem projektu Cyfrowa Gmina, który prowadzi do transformacji administracji publicznej i ograniczy liczbę osobistych wizyt w urzędach. Zrównoważone miasta i społeczności to jeden z naszych priorytetowych obszarów działań. Z radością obserwuję, że oddziaływanie społeczne Politechniki Łódzkiej rośnie i będzie rosło wraz z kolejnymi projektami. Projekt Cyfrowa Gmina to ponad miliard złotych, w której dystrybucji będziemy uczestniczyć. Szanowni Państwo, w zarządzaniu zawsze ważna jest dobra komunikacja. Miniony rok uświadomił nam, w jakim kierunku powinniśmy doskonalić działania związane z przepływem informacji na naszej uczelni. W styczniu przyszłego roku uruchomimy system elektronicznego zarządzania dokumentami. Korespondencję papierową zastąpi komunikacja elektroniczna. Liczymy, że eliminacja papieru usprawni wymianę informacji, obniży koszty funkcjonowania uczelni, zwiększy bezpieczeństwo w zakresie ochrony zdrowia oraz będzie wyrazem troski o środowisko naturalne. Będzie również swoistym regulatorem systematyczności działań naszej uczelni. Już się rozpoczęła, a wkrótce przeprowadzimy kolejne szkolenia przygotowane przez koordynatorów tego systemu w jednostkach uczelni. Gorąco zachęcam Państwa do udziału w tych spotkaniach i dobrego przygotowania się do 1 stycznia 2022 roku. Szanowni Państwo, doskonałość naukowa to jeden z kluczowych i najważniejszych obszarów rozwoju Politechniki Łódzkiej. Aktywnie mobilizujemy naszych pracowników do składania wniosków projektowych oraz zwiększania liczby publikacji, a efekty tych działań są już widoczne. Nasza uczelnia zajmuje drugie miejsce pod względem liczby udzielonych patentów zgłaszanych przez podmioty krajowe i zagraniczne. W minionym roku pracownicy Politechniki Łódzkiej uzyskali 73 patenty. To imponująca liczba, tym bardziej, że w tym roku ona już wzrosła. Jest to jedna z najtrudniejszych form innowacyjności, a biorąc pod uwagę cytowalność patentów, zajmujemy wysokie, bo czwarte miejsce wśród uczelni oraz instytutów naukowych. Serdecznie gratuluję wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Jako nowoczesna uczelnia stawiamy na wzrost aplikacyjności wyników badań w kraju i za granicą. Zacieśniliśmy współpracę z siecią badawczą Łukaszewicz, która zakłada wykorzystanie osiągnięć nauki do tworzenia innowacyjnych rozwiązań ważnych dla społeczeństwa. O szczegółach dyskutowaliśmy podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w czerwcu. Współpraca dotyczy takich obszarów jak inteligentna mobilność, zdrowie, zrównoważona gospodarka i energia, transformacja cyfrowa, nowoczesne materiały i technologie. Wciąż rozwijamy nowe przedsięwzięcia z partnerami zewnętrznymi. W ostatnim czasie Politechnika Łódzka i firma DS Smith Polska podpisały umowę, dzięki której możemy wspólnie zgłębiać zagadnienia związane ze współczesnymi technologiami w zakresie recyklingu oraz podejmować przełomowe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Rozszerzyliśmy także współpracę z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi, która przyczyni się do promowania kultury bezpieczeństwa pracy. Z radością obserwuję, że mimo ograniczeń wynikających z pandemii,
Politechnika Łódzka prowadzi efektywną współpracę z otoczeniem gospodarczym. Dowodem tego rodzaju aktywności są wyniki konkursu na najlepiej opracowany opis wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki w trzecim kryterium ewaluacji dyscypliny naukowej. Cieszy mnie różnorodność nadesłanych opisów, 24, ukazująca wielopłaszczyznowe oddziaływanie naszej uczelni na otoczenie. Mam nadzieję, że rozstrzygnięcie konkursu zapoczątkuje serię spotkań, które jeszcze bardziej zintensyfikują zaawansowane już przygotowania Politechniki Łódzkiej do przyszłorocznej ewaluacji dyscyplin naukowych. Nasza efektywna współpraca z partnerami przemysłowymi i biznesowymi została doceniona także szerszym gremium. Z satysfakcją przyjąłem wiadomość, że Politechnice Łódzkiej przyznano Polską Nagrodę Innowacyjności. W ten sposób doceniono nasze wyróżniające się działania na rzecz rozwoju polskiej nauki i gospodarki. Nagrodę tę odbierzemy już w najbliższy wtorek podczas 8. Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie. Szanowni Państwo, stając się coraz silniejszym ośrodkiem badawczym, nieustannie podejmujemy działania na rzecz podnoszenia jakości pracy naukowej. Z dumą realizujemy kolejne przedsięwzięcia w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. W ramach programu IDU przeznaczyliśmy już blisko 6,5 miliona złotych na inicjatywy badawcze dla najlepszych naukowców oraz studentów. W najbliższym czasie chcemy objąć takim wsparciem zwłaszcza młodych naukowców. Z myślą o nich przygotowaliśmy dwa programy, które zostaną uruchomione w październiku. Pierwszy z nich to program YES, Young Excellent Scientist Program. Jego celem jest budowanie nowych zespołów badawczych kierowanych przez wyróżniających się młodych naukowców z kraju i zagranicy. Dzięki tej inicjatywie podniesiemy jakość prowadzonych badań, zwiększymy ich umiędzynarodowienie, a także umożliwimy rozwój nowych specjalności naukowych w Politechnice Łódzkiej. Obecnie trwają intensywne przygotowania do ogłoszenia pierwszych międzynarodowych konkursów w ramach tego programu. W nowym roku akademickim ruszy także program FEU2N, FUN, Fundusz Udoskonalenia Umiejętności Młodych Naukowców. Dzięki tej inicjatywie studenci i młodzi naukowcy do 5 lat po doktoracie będą mogli otrzymać wsparcie merytoryczne i organizacyjne w przygotowaniu wniosków o granty badawcze. Jestem przekonany, że dzięki tym narzędziom możliwy stanie się wzrost liczby publikacji, zgłoszeń patentowych, a publikacje te i patenty będą o zasięgu międzynarodowym. Szanowni Państwo, instytucja, jaką jest uczelnia, odgrywa ważną rolę w społeczeństwie. Prowadzimy badania mające realny wpływ na poprawę jakości życia w wielu obszarach. Jestem dumny, że pracownicy naszej uczelni angażują się w realizację grantów o znaczeniu globalnym. Obecnie w Politechnice Łódzkiej prowadzonych jest 5 grantów europejskich. Dzięki nim wzmocnimy swój wkład w światowe badania z zakresu nowych technologii, chemii czy zrównoważonego rozwoju. Jestem szczęśliwy, że te nowatorskie projekty naszych pracowników utrwalą wysoką pozycję marki Łódź University of Technology na arenie międzynarodowej. Szanowni Państwo, stawiamy na otwartość w badaniach naukowych, realizujemy strategię łączenia sił z wiodącymi instytutami badawczymi w Europie. W ramach programu Horyzont Europa Politechnika Łódzka przygotowuje projekt Teaming dotyczący dalszego rozwoju naszego MAB-u iCRIBIOM jako Centrum Doskonałości. W skład konsorcjum przygotowującego wniosek teamingowy wejdą Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN oraz Instytut Maxa Plancka. Jestem przekonany, że w perspektywie kilku najbliższych lat powstała jednostka w wyniku realizacji projektu teamingowego oraz już działający MAB iCRIBIOM staną się niezależnymi interdyscyplinarnymi ośrodkami innowacyjnymi rozpoznawalnymi na całym świecie. Współpraca międzyuczelniana sprawia, że Łódź Akademicka staje się jeszcze bardziej prestiżowa w ujęciu globalnym. Partnerem licznych naszych działań został Uniwersytet Medyczny w Łodzi. W tej chwili mamy tutaj pana rektora, profesora Dariusza Nowaka, a inauguracja równolegle odbywa się na Uniwersytecie Medycznym. Stąd brak pana rektora, profesora Strumiły, który uczestniczy w tamtej inauguracji. Powołaliśmy razem specjalny zespół, którego celem jest utworzenie Centrum Doskonałości wspierającego współpracę, a także ułatwiającego promocję badań interdyscyplinarnych. Chcemy także premiować najlepsze pomysły badawcze. Dlatego finalizujemy pracę nad wspólną nagrodą rektorów Politechniki Łódzkiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Będzie to rodzaj mini grantu dla najlepszych naukowców.
badaniach naukowych ważna jest nie tylko innowacyjność, ale także wymiar etyczny. Powołaliśmy Komisję do Spraw Etyki Badań Naukowych Politechniki Łódzkiej, która wydaje opinię o badaniach prowadzonych z udziałem człowieka, w których może wystąpić zagrożenie dla zdrowia ich uczestników lub naruszenie ich prawa do ochrony danych osobowych, a także o badaniach, w których wykorzystywany jest materiał biologiczny pochodzący od człowieka. Szanowni Państwo, stając się coraz silniejszym ośrodkiem badawczo-dydaktycznym, Politechnika Łódzka stale doskonali jakość kształcenia. Jestem dumny, że innowacyjność kształcenia na naszej uczelni jest ważna i doceniana. Do licznych nagród, jakie otrzymaliśmy z tego tytułu, wczoraj dołączyła jeszcze jedna. Mogę zaprezentować. Tak ona pięknie wygląda. Nagroda EDU Inspiracje w kategorii umiejętności cyfrowe, przyznana przez Narodową Agencję Programu Erasmus Plus i Europejski Korpus Solidarności. Otrzymaliśmy ją za międzynarodowy projekt Virtual Mechatronic Laboratory, koordynowany przez naszą uczelnię, przez panią doktor inżynier Dorotę Kamińską. Chciałbym przypomnieć, że utrzymujemy 8 miejsce wśród najlepszych uczelni publicznych w Polsce. Szczególnie wysoko Politechnika Łódzka znalazła się w rankingu perspektyw pod względem innowacyjności, umiędzynarodowienia oraz warunków kształcenia. Kształcenie zgodne z najnowszymi trendami jest istotą naszych działań. W ślad za tym opracowujemy treści programowe nowych kierunków, które pojawią się w ofercie studiów drugiego stopnia w semestrze letnim. Na pewno na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki zostanie uruchomiony kierunek Sztuczna Inteligencja i Uczenie Maszynowe, a na Wydziale Mechanicznym kierunek Inżynieria Produkcji. Myślę, że to nie wszystko. Natomiast jestem przekonany, że absolwenci tych programów będą poszukiwanymi specjalistami w branży IT oraz w międzynarodowych firmach produkcyjnych. Od wielu już lat programy kształcenia prowadzone w językach obcych wyróżniają ofertę Politechniki Łódzkiej. Studenci wszystkich kierunków, a w szczególności studenci Centrum Kształcenia Międzynarodowego, mają możliwość wyjazdu na semestr lub dłużej do jednej z 400 uczelni w 70 krajach. Priorytetem jest dla nas stworzenie dobrych warunków do nauki i rozwoju dla studentów zagranicy, którzy już teraz stanowią około 30% wszystkich studentów Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Trwają prace nad ujednoliceniem harmonogramów i zasad przyjęcia kandydatów z zagranicy. Liczymy, że ta inicjatywa znacząco usprawni proces kwalifikacji cudzoziemców na naszą uczelnię. Dostrzegając istotną rolę nauki w rozwoju społeczeństw, realizujemy założenia wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowością w najbliższym naborze na naszą uczelnię będzie rekrutacja w trybie uznania efektów uczenia się. Ta forma adresowana jest do osób posiadających zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w procesie uczenia się poza systemem studiów lub pracy. Dzięki niej kandydaci mogą zostać zwolnieni z części przedmiotów na wybranym przez siebie kierunku. Studia to często pierwszy krok do przyszłej pracy naukowej, dlatego konsekwentnie wdrażamy rozwiązania premiujące najlepszych studentów. W ramach inicjatywy Politechnika dla utalentowanych powstał program E-Square Top Excellence in Engineering – Talents in Research with Opportunities Program. Jego laureaci będą realizować indywidualną ścieżkę studiów pod opieką mentora naukowego. Podejmą naukę w najlepszych ośrodkach badawczych na świecie, a także otrzymają dodatkowe stypendium. Obecnie kompletujemy grupę 10 kandydatów ze wszystkich wydziałów Politechniki, którzy przejdą cykl specjalnych szkoleń jako mentorów naukowych. Nabór studentów do programu przewidziany jest na początku 2022 roku. Politechnika Łódzka otrzymała także grant z Ministerstwa Edukacji i Nauki za zajęcia dla uzdolnionych studentów. Uczestnicy programu zostaną objęci długotrwałą opieką mentorską, a ich tutorami będą doświadczeni nauczyciele biorący udział w programie Mistrzowie Dydaktyki. Przy tej okazji chciałbym serdecznie zaprosić studentów wszystkich kierunków do ponownego włączenia się pracę w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Teraz, gdy możemy się już spotkać w kampusie, takie zaangażowanie to najlepszy sposób, by zdobyć kompetencje niezbędne w późniejszym życiu zawodowym. Doskonałym wzorcem mogą być zespoły GUS lub Łódź Solar Team, które mimo ograniczeń wynikających z pandemii przygotowały nowe rozwiązania i zdobyły tytuły wicemistrza Europy i świata.
Szanowni Państwo, obejmując funkcję rektora, deklarowałem, że inwestycje będą ważnym dla mnie obszarem działalności. Jednym z moich priorytetów jest wprowadzanie zmian czyniących kampus Politechniki Łódzkiej miejscem przyjaznym do pracy i nauki. Zgodnie z zapowiedzią przystąpiliśmy do przystosowania budynku A14 na potrzeby żłobka i przedszkola. Zakończenie prac planowane jest na sierpień 2022 roku. Koszt inwestycji to prawie 7 milionów złotych. We wrześniu młodzi adepci, przyszli studenci Politechniki Łódzkiej, rozpoczną swoje życie w tym obiekcie. Trwają prace wykończeniowe pasywnego budynku biurowego na potrzeby administracji i studentów Politechniki Łódzkiej. Konstrukcja ta o powierzchni całkowitej 1600 m2 będzie zasilana wyłącznie energią słoneczną, co znacznie obniży koszty eksploatacji. To kolejny krok w stronę realizacji priorytetów zrównoważonego rozwoju na naszym kampusie. Następna inwestycja to wymiana oświetlenia zewnętrznego na kampusie A. Jest ona niemal w całości finansowana przez dotacje pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości prawie 1,8 miliona złotych. Prace rozpoczną się wiosną 2022 roku. Ponadto planujemy kompleksowy, wart prawie 3 miliony złotych, remont budynku magazynowego w bazie żeglarskiej w Rogantach, a także budynku A7, który zostanie poddany termomodernizacji i kompleksowemu remontowi. Wartość tych prac to kolejne 7 milionów złotych. W przyszłym roku zakończy się również przebudowa drugiego domu studenta na osiedlu akademickim. Chciałbym przypomnieć, że nasza uczelnia realizuje projekt Dostępna Politechnika Łódzka, w ramach którego na terenie całego kampusu trwają prace znoszące bariery architektoniczne. Wiele miejsc zostanie zmodernizowanych, by ułatwić przemieszczanie się osobom ze szczególnymi potrzebami. Nieustannie podejmujemy działania organizacyjne i inwestycyjne, by poprawić warunki pracy i nauki. W lipcu został oddany do użytku UNEF przy ulicy Stefanowskiego, a obecnie czekamy na rozpoczęcie drugiego etapu prac. A chyba już dziś rozpocznie się również możliwość głosowania na kolejny projekt, to jest przebudowa odcinka ulicy Księdza Skorupki. A więc nie tylko droga na kampus staje się coraz piękniejsza. Dzięki zwycięskim projektom w programie Idea Box kampusy naszej uczelni bogacą się nowe stoiska dla rowerów, kwietną łąkę, mini pasiekę, a nawet domki dla jeży. Szanowni Państwo, rozpoczynający się rok akademicki to czas intensywnych przygotowań do Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich 2022, których gospodarzem głównym będziemy w lipcu. Podczas Zgromadzenia Generalnego EUSA w Budapeszcie ogłosiliśmy gotowość do przyjęcia ponad 5000 studentów, sportowców i 800 wolontariuszy. Nabór wolontariuszy rozpocznie się już 15 października, a rejestracja zawodników 1 grudnia. Sport jest nam bardzo bliski, o czym będziemy mogli przekonać się podczas wyjątkowego wykładu inauguracyjnego. Drodzy studenci, naszym celem jest stworzenie wam doskonałych warunków do rozwoju naukowego i osobistego. Zachęcam do zdobywania wiedzy i poznawania własnych możliwości, odkrywania pasji. Skorzystajcie z tego jak najlepiej. Studentom, którzy będą dzisiaj immatrykulowani, życzę, by dobry start, którego świadectwem jest udział w tej uroczystości, doprowadził do udanego finiszu, po którym czeka was ciekawa, inspirująca praca, jakąkolwiek by ona nie była. Drodzy doktoranci, jak powiedział jeden z bohaterów naszego cyklu wywiadów Nauka mówi głosem młodych naukowców, dr inżynier Grzegorz Liszkiewicz, naukowiec to styl życia oparty na ciekawości. To wspaniała przygoda, w ramach której podróżujemy w nieznane i nie przestajemy zadawać pytań. Fascynujące jest to, że odpowiadając na nie, możemy zmienić świat. Życzę więc wam, aby ta naukowa podróż stawała się coraz bardziej intrygująca, a jej efekty pozwoliły wyznaczyć nowe standardy jakości życia. Szanowni Państwo, na rozpoczynający się rok akademicki składam wszystkim członkom społeczności akademickiej najlepsze życzenia. Wierzę, że uczelnia będzie mogła funkcjonować bez ograniczeń, a my wszyscy jak najszybciej nadrobimy czas nieobecności na kampusie. Cieszmy się z możliwości osobistego spotkania. Śmiało planujmy wznowienie mobilności. Aktywnie angażujmy się w wydarzenia naukowe,
pamiętając o odpowiedzialnej postawie i przestrzeganiu bieżących zaleceń. Dbajmy o siebie samych i nas wszystkich wokół. W tym roku wyjątkowo radośnie zawołajmy Vivat Academia. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, z okazji dzisiejszej uroczystości otrzymaliśmy bardzo wiele listów gratulacyjnych i pozwolą Państwo, że odczytam teraz jeden z tych listów, który wpłynął do nas z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Magnificencjo, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo. Inauguracja roku akademickiego jest czasem nadziei, planów i nowego otwarcia. Cała społeczność uczelni staje przed szansą, aby spełniać ambicje i marzenia oraz w pełni wykorzystać potencjał, który tkwi w każdym z nas. W tym wyjątkowym dniu wszystkim Państwu obecnym na uroczystości pragnę przekazać wyrazy najwyższego szacunku i zapewnienie o mojej pamięci. Wierzę, że w rozpoczynającym się roku powrócimy do takiego sposobu funkcjonowania uczelni, jaki znamy sprzed pandemii koronawirusa. Znów będą Państwo mogli wprowadzać w życie idee studiów opartych na osobistym kontakcie i współpracy w relacji mistrz-uczeń, by jak najlepiej wykorzystać czas przeznaczony na zdobywanie i przekazywanie wiedzy. Już wkrótce będziemy mogli obserwować efekty opracowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczące tzw. pakietu wolności akademickiej. Wprowadzone tam zmiany gwarantują nauczycielom akademickim wolność nauczania, słowa i badań naukowych. Jestem przekonany, że jest to dokument kluczowy dla umocnienia autonomicznej debaty na uczelniach i zapewnienia swobodnego rozwoju nauki. To element naszej wizji rozwoju szkolnictwa wyższego. Jako rząd chcemy, aby ośrodki akademickie zapewniały wysoką jakość prowadzonych badań, prac badawczych, także na poziomie międzynarodowym, jak i ściśle współpracowały z partnerami biznesowymi. Jestem przekonany, że plan oparty na najlepszych wzorcach zagranicznych oraz systemie staży zagwarantuje absolwentom zdobywanie wiedzy oraz konkretnych doświadczeń zawodowych, ale także będzie kształtował postawy oparte na klasycznym systemie wartości. Chcemy, aby każda uczelnia była płaszczyzną współpracy pomiędzy środowiskami akademickimi, gospodarczym i społecznym oraz miejscem realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla Polski i naszej części świata. Życzę Państwu, aby nowy rok akademicki 2021-2022 na Politechnice Łódzkiej był dla studentów rozpoczynających kształcenie początkiem fascynującego spotkania z nauką i nowym środowiskiem, a dla starszych roczników, wykładowców i pracowników naukowych czasem podejmowania nowych inicjatyw i wyzwań oraz odkrywania innowacyjnych rozwiązań, które będą służyły polskiej nauce i nam wszystkim. Wierzę głęboko, że zaangażowanie uczelni w życie społeczne, kulturalne i gospodarcze służy realizacji jej misji w duchu konstytucyjnej zasady dobra wspólnego. Podpisano Mateusz Morawiecki, premier rządu Rzeczypospolitej. Otrzymaliśmy również list od pana profesora Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki, którego treść odczyta pan Mirosław Suski, dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Panie dyrektorze, zapraszam. Magnificencjo, panie rektorze, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo Profesorowie, Ekscelencjo, Księże Biskupie, wszyscy zaproszeni goście, studenci, a szczególnie studenci pierwszego roku. Rozpoczynamy dziś nowy rok akademicki. W tym wyjątkowym dniu przekazuję Państwu najlepsze życzenia i wyrazy głębokiego szacunku. Szczególnie ciepło witam studentów, którzy mury uczelni przekraczają po raz pierwszy i rozpoczynają swoją przygodę ze światem nauki, stając się częścią wspólnoty akademickiej. Gaude Amus Igitur. Przed nami kolejny rok, w którym, jak wszystko na to wskazuje, będziemy nadal mierzyli się z pandemią. Dziś jesteśmy bogaci o różnorodne doświadczenia związane z koniecznością dostosowania organizacji dydaktyki i działalności naukowej do zmieniającej się rzeczywistości. To pozwala nam myśleć o najbliższej przyszłości z nadzieją, optymizmem i gotowością do podejmowania nowych wyzwań. Jestem przekonany, że dzięki Państwa zaangażowaniu i naszemu wsparciu
Nowy rok akademicki, mimo ewentualnych trudności związanych z sytuacją epidemiczną, przyniesie kolejne sukcesy studentów, będzie czasem przełomowych osiągnięć naukowych i zaowocuje rozwojem potencjału polskich uczelni. W nowym roku akademickim planujemy wesprzeć uczelnie rekordową kwotą 1 miliarda złotych. O tym już mówił tutaj pan rektor. Dodatkowe środki będą przeznaczone na inwestycje dla uczelni nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz instytutów należących do sieci badawczej Łukasiewicz. Wsparcie przyznane w formie subwencji pozwoli tym podmiotom na swobodne zaplanowanie procesu inwestycyjnego i spłatę zaciągniętych zobowiązań. Jestem przekonany, że inwestycje w infrastrukturę badawczą i dydaktyczną, które wzmacniają potencjał naukowy szkół wyższych, w przyszłości przełożą się bezpośrednio na rozwój gospodarczy Polski. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, naukowej odwagi w poszukiwaniu i dążeniu do prawdy oraz satysfakcji z podejmowanych wysiłków. Vivat Academia, vivat professores. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Serdecznie panu dziękuję. Zapraszam bardzo serdecznie obecnego pana Piotra Adamczyka, wicemarszałka województwa łódzkiego. Bardzo proszę, panie marszałku, o zabranie głosu. Szanowny magnificencjo, panie rektorze, szanowni profesorowie, wykładowcy, szanowni goście, studenci. Znajdujemy się w szczególnym roku akademickim. W normalnym czasie cieszylibyśmy się z faktu rozpoczynającego się roku, nowych studentów, nowego rocznika, ale dzisiaj oprócz tego cieszymy się, że w ogóle możemy się tu spotkać, że te kontakty pomiędzy studentami, pomiędzy nauczycielami, profesorami, mistrzami, które były zaburzone w ostatnich miesiącach, że mają szansę wrócić do takiej sytuacji normalnej. Normalnej, kiedy studenci przychodzą do auli, do zajęć, które mogą fizycznie wykonać razem ze swoim mistrzem. To jest niewątpliwie wartość, którą no dzisiaj odczuwamy samą w sobie i którą chyba wszyscy już dzisiaj doceniamy. Więc cieszymy się z tego, że tu jesteśmy. Ja chciałem przy tej okazji pogratulować tych wszystkich nagród, które pomimo tej blokady, tej izolacji, tej sytuacji, kiedy musieliśmy na odległość współpracować studenci z nauczycielami, z profesorami, no, Politechnika Łódzka potrafiła zdobywać, potrafiła kształtować również swoje miejsce, swoją pozycję na mapie uczelni w Polsce. To jest niewątpliwie duży wysiłek, bardzo się z tego cieszę, jako łodzianin również, że wszyscy i cała kadra i również studenci, pomimo tych trudnych sytuacji, potrafiliście no, zdobyć te laury udowadniające, że Łódź, że Politechnika Łódzka stoi na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy mamy nadzieję, że ten czas, kiedy będziemy mogli przychodzić, spotykać się, no już zostanie z nami. Że będziemy mogli już cały rok akademicki normalnie wrócić na uczelnię, normalnie funkcjonować. I przy tej okazji chciałbym zaapelować do całej społeczności studenckiej, aby wszyscy, którzy jeszcze nie dokonali tego, mam na myśli szczepienia, aby zechcieli to zrobić, aby zechcieli się zaszczepić. Ja odpowiadam akurat w województwie łódzkim za szpitale, za zdrowie, a więc
mam tą szczególną, ten przywilej, honor i obowiązek, aby apelować właśnie o tą rzecz, aby właśnie znowuż nie doszło do sytuacji jakichś lockdownów w naszym województwie, to wszędzie, gdzie tylko mogę, apeluję, zwłaszcza do ludzi młodych, to jest apel, o to, by jeśli jeszcze tego nie zrobili, żeby zechcieli zaszczepić się, właśnie po to, żebyśmy mogli spokojnie spotykać się na różnego rodzaju zajęciach, żebyśmy nie mieli obaw o naszych najbliższych, o rodzinę. Mam nadzieję, że te apele trafią na podatny grunt właśnie w takim środowisku akademickim, które wydaje się, że no jest chętne do tego, żeby tutaj przebywać wspólnie ze swoimi nauczycielami, mistrzami. Życzę uczelni, aby ten rok zaowocował jeszcze kolejnymi nagrodami, jeszcze większym docenieniem na arenie, na naszej mapie edukacyjnej w całym kraju, ale również za granicą. Mam nadzieję, że kiedy za rok się spotkamy, to Jego Magnificencja będzie mógł pokazać kolejne laury, kolejne nagrody, którymi uczelnia i cały świat akademicki w Łodzi będzie mógł się szczycić. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, panie marszałku. Nieskromnie powiem, że skromnie wybraliśmy osiągnięcia z ostatniego roku, aby je zaprezentować. Było ich wiele więcej. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam bardzo serdecznie pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, który bardzo prosił o oddanie mu na chwilę głosu. Bardzo proszę, panie senatorze. Jego magnificencjo, szanowny Wysoki Senacie, drogie grono naukowo-dydaktyczne, studenci, oczywiście wszyscy szacowni goście, pozwólcie państwo bardzo krótko. Po pierwsze podziękowania. Podziękowania za to, że jesteście, że tworzycie tą mapę akademicką Łodzi, za to, że jesteście uczelnią, która stanowi wizytówkę naszego miasta. Te rankingi to doskonale pokazują. Zawsze jesteście w grupie tych najlepszych uczelni w kraju, nie tylko technicznych, ale w ogóle uczelni wyższych. I na trwale odcisnęliście to piętno na historii naszego miasta, kiedy się czasami myśli, że pierwsza inicjatywa powołania Instytutu Politechnicznego w naszym mieście to był 1865 rok. To jest przewrotnością losu, że dopiero komunistyczne władze Politechnikę w 1945 roku, prawie 100 lat później, utworzyły. Ale od tego momentu na trwale jesteście obecni na tej mapie naszego miasta. Po drugie, gratulacje. Te wszystkie rankingi pokazują wysiłek i grona profesorskiego, i studentów, ich pasji, zaangażowania. Mnie szczególnie ucieszyła ta nagroda związana z turbinami wiatrowymi. Całkiem niedawno przygotowałem projekt inicjatywy ustawodawczej w Senacie, która odblokowuje energetykę wiatrową, która w wyniku mało mądrych, by nie powiedzieć głupich zmian przepisów w praktyce zablokowała rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. Mam nadzieję, że wkrótce wasza pasja i wiedza będzie mocniej wykorzystana, a energetyka wiatrowa, czysta energia, bo to jest wyzwanie XXI wieku, będzie mocniej obecne w tym miksie energetycznym w naszym kraju. I na koniec życzenia. Życzenia, żeby te wszystkie plany, które tak wspaniale Jego Magnificencja na początku przedstawił, muszę powiedzieć, że byłem w różnych inauguracjach roku i na ogół to pierwsze sprawozdanie to jest czas, kiedy wszyscy patrzymy w różne strony sali, ale rzadziej do przodu, a tu Jego Magnificencja z pasją żywiołowo przedstawił to sprawozdanie. Jestem pod wrażeniem i w związku z tym wypada mi zakończyć też życzeniami, żeby te wszystkie plany udało się zrealizować. Nie zapominacie o najmłodszych, plan żłobka, przedszkola, a jako osoba, która od wielu lat pełni urzędy publiczne, mogę wam złożyć tylko jedne życzenia, żeby nikt głupimi decyzjami w tym rozwoju wam nie przeszkadzał, żeby żadne ustawy nie ograniczały wolności dyskursu akademickiego, a żadne uchwały krótsze czy dłuższe przyjmowane przez rząd czy przez samorząd wojewódzki nie spowodowały, że na przykład do Łodzi nie napłyną fundusze europejskie,
bo te fundusze tutaj na Politechnice Łódzkiej są potrzebne i tego wam serdecznie życzę. Wręczając na koniec drobny upominek, mam nadzieję, że w Bibliotece Politechniki znajdzie się miejsce na album o Senacie i że znajdą się zainteresowani, którzy będą chcieli do niego zerknąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nim trafi do biblioteki, sam go przejdzie. Bardzo dziękuję serdecznie. Zapraszam bardzo serdecznie pana Krzysztofa Mączkowskiego, skarbnika Urzędu Miasta Łodzi. Bardzo proszę. Jego Magnificencjo, szanowni państwo, ja w imieniu pani prezydent Hanny Zdanowskiej chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. Niestety pani prezydent z uwagi na wcześniejsze plany i służbowy wyjazd zagraniczny nie może uczestniczyć w tej uroczystości, ale pozwólcie państwo, że powiem parę słów w imieniu pani prezydent. Szanowni państwo, po trudnym okresie pandemii studenci, wykładowcy i pozostali pracownicy szkół wyższych wracają do gmachów swoich uczelni. Znów w salach wykładowych i na korytarzach akademików słychać będzie gwar dysput i wymiany poglądów. Minione półtora roku pokazały, jak ważne dla nas wszystkich jest nawiązywanie bezpośrednich relacji, a dla dydaktycznego rozwoju studentów kluczowa jest możliwość osobistego kontaktu z wykładowcami. W imieniu pani prezydent życzę wszystkim państwu, aby rozpoczynający się rok akademicki był pełen naukowych sukcesów, ale też niósł ze sobą społeczny aspekt kształtowania młodego człowieka. Dzisiejszą inaugurację roku akademickiego na Politechnice Łódzkiej uświetnią wykłady niezwykłych osób. Pani profesor Katarzyny Pernal, pana Kajetana Duszyńskiego czy pani Aleksandry Bennarek. Ich przykłady pokazują, że studiowanie to nie tylko siedzenie nad książkami, laptopami czy w salach laboratoryjnych. To możliwość łączenia i rozwijania swoich pasji. Szanowni państwo, na rozpoczynający się rok akademicki życzę waszej magnificencji oraz całej kadrze naukowej sukcesów w nauczaniu. Szczodrze dzielcie się swoimi doświadczeniami, inspirujcie studentów do działania i przejmowania inicjatywy. Studentom oraz doktorantom życzę wytrwałości i radości ze zdobywania wiedzy, nawiązywania bądź zacieśniania relacji z koleżankami i kolegami. I oczywiście w wolnym czasie zachęcam państwa do ponownego odkrywania zmieniającej się Łodzi. Politechnika się zmienia, Łódź się zmienia, wszyscy się zmieniamy. W związku z tym jeszcze raz życzę wszystkim państwu udanego i zdrowego nowego roku akademickiego. Serdecznie dziękuję. Nie. Serdecznie dziękuję za te wszystkie słowa. Dostaliśmy wiele listów gratulacyjnych i życzeń na nowy rok akademicki i serdecznie za nie dziękujemy. Szanowni państwo, Politechnika Łódzka patrzy w przyszłość, ale Politechnice Łódzkiej nie wolno zapominać o przeszłości. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że zaszczytne grono profesorów seniorów Politechniki Łódzkiej powiększyło się o pięć wybitnych osobistości. Jestem szczęśliwy, że mogę przekazać te symboliczne dyplomy osobom wyjątkowym, uznanym badaczom, znamienitym dydaktykom i organizatorom. Osobom, które można powiedzieć oddały swoje życie Politechnice Łódzkiej. Zapraszam przed podium panią profesor Lilianę Byczkowską-Lipińską z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, pana profesora Jerzego Gębickiego oraz pana profesora Janusza Rusiaka z Wydziału Chemicznego, pana profesora Zbigniewa Gawrońskiego oraz pana profesora Bogdana Wendlera z Wydziału Mechanicznego. Zapraszam serdecznie państwa przed podium. Panią profesor Lilian, poproszę. Panowie profesorowie pozwolą. Pani profesor.
Nisko się kłaniam i dziękuję za wszystko, co Pani w swoim życiu zrobiła dla Politechniki Łódzkiej. Niech ten symboliczny dyplom będzie naszym podziękowaniem. Dziękuję bardzo. Pan profesor Jerzy Gębicki. Panie profesorze, podobnie, nic nowego i odkrywczego nie powiem. Serdeczne podziękowania dla pana profesora za wszystko, co pan zrobił i za wszystko, co pan robi, dbając również o nasze zdrowie. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Pan profesor Janusz Rosiak. Panie profesorze, wielkie podziękowania za to wszystko, co pan robi, za pokolenie tych wybitnych naukowców, którzy po panu będą tworzyć to dzieło. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Pan profesor Zbigniew Gawroński, śpiewająco powinienem podziękować, bo przecież to pierwszy śpiewak. Panie profesorze Zbyszku, wszystkiego dobrego i wielkie podziękowania. Dzięki. Bardzo dziękuję. Pan profesor Bogdan Wendler. Pan profesor zawsze sprawiał problemy. To taki, który wiecznie przekraczał granice pracy Politechniki Łódzkiej i siedział nocami. Panie profesorze, czasami trzeba odpoczywać, ale życzę, żeby pan profesor się nie nudził i dalej pracował. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość obfituje w niezwykłe miłe chwile, ale inauguracja roku akademickiego to przyjęcie nowych studentów. Myślę, że dobrym momentem dla nowo przyjętych studentów będzie to wszystko, co jest związane z faktem, że nagrodzimy tych wybitnych studentów, którzy już tu troszkę czasu spędzili. Bardzo proszę pana rektora profesora Witolda Pawłowskiego, prorektora do spraw studenckich, o poprowadzenie tej części. Bardzo proszę, panie rektorze. Dziękuję, magnificencjo rektorze. Szanowni państwo, mam wielką przyjemność zapowiedzieć nagrodę Student Roku. Nagrodę otrzymują studenci poszczególnych wydziałów w uznaniu ich osiągnięć akademickich, a także działalności organizacyjnej. To ważne wyróżnienie. Osoby, które za chwilę przed Państwem staną, w minionym roku akademickim osiągnęły najlepsze wyniki spośród studentów wszystkich kierunków prowadzonych na danym wydziale. Tytuł Studenta Roku Akademickiego 2020-2021 otrzymują Wydział Mechaniczny Maciej Kupras, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Marcin Klimkiewicz, Wydział Chemiczny Bartłomiej Rogalewicz, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Anna Szychulska, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Dominika Krzeszewska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Paulina Kaszubska, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Agnieszka Augustyniak, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Magdalena Borszyńska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Anna Szczepańska oraz z Centrum Kształcenia Międzynarodowego Julia Gruszczyńska. Jak widzę, państwo już jesteście przed podium, więc bardzo dziękuję. Magnificencję rektora oraz panią Julię Chojnacką, przewodniczącą samorządu studenckiego, proszę o wręczenie wyróżnień.
Podziękujmy nagrodzonym brawami. Wielkie gratulacje, dziękuję bardzo. Nagroda Naczelnej Organizacji Technicznej. Szanowni Państwo, kapituła konkursu Naczelnej Organizacji Technicznej wyłoniła laureatów nagrody przyznawanej każdego roku autorom najlepszych prac dyplomowych. Bardzo proszę prezesa Zarządu Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, pana doktora inżyniera Adama Rylskiego o ogłoszenie tegorocznych wyników konkursu. Magnificencjo rektorze, Wysoki Senacie, dostojni goście, Szanowni Państwo. Jest mi miło poinformować, że w tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Łódzką Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT na najlepszą pracę magisterską w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2020-2021 nagrodę główną otrzymuje pan magister Piotr Wysocki z Międzyresortowego Instytutu Technik Radiacyjnych za pracę pod tytułem Badania właściwości nanomechanicznych, biomechanicznych komórek ludzkiego układu pokarmowego metodą AFM i obrazowania Ramana. Promotorem tej pracy jest pani doktor habilitowana doktor inżynier Beata Brożek-Płuska. Jednocześnie chciałbym jeszcze dodać, że komisja konkursowa przyznała jedno wyróżnienie, które otrzymuje pani magister inżynier Aleksandra Janusz z Instytutu Inżynierii Materiałowej za pracę pod tytułem Modyfikacja struktury geometrycznej powierzchni tytanowej wydruków 3D. Promotorem tej pracy jest doktor habilitowany inżynier Jacek Grabarczyk. Sponsorem nagród i konkursu w tegorocznej edycji jest łódzka firma Common S.A. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie. Zapraszam laureatów przed podium, ale to już mamy. Poproszę magnificencję rektora oraz pana doktora inżyniera Adama Rylskiego o wręczenie nagród i złożenie gratulacji. Gratulacje dla nagrodzonych, bardzo dziękuję. Nagroda profesora Mieczysława Serwińskiego. Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że laureatem konkursu imienia profesora Mieczysława Serwińskiego został magister inżynier Mariusz Mąkiewicz za pracę magisterską Analiza wpływu niskonapięciowego pola elektrycznego na reakcję katalitycznego uwodornienia acetofenonu. Wykonaną pod kierunkiem profesora doktora habilitowanego Jerzego Petery.
Uprzejmie proszę panią Annę Kędzior-Szwagrzak, prezes zarządu Veoli Łódź, Veoli Energia Łódź oraz pana dziekana Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, profesora Grzegorza Wielgosińskiego o wręczenie nagrody, a pana rektora proszę o pogratulowanie wszystkim. Bardzo proszę. Zapraszam do wspólnego zdjęcia. Gratulacje i dziękuję. Specjalna nagroda Jego Magnificencji Rektora oraz wręczenie upominku od Rady Politechniki Łódzkiej. Szanowni Państwo, z uznaniem przyglądam się kolejnym sukcesom naszych studentów i doktorantów. W tym roku na szczególne wyróżnienie zasługują dwie osoby, których wybitne osiągnięcia przyniosły powody do dumy nie tylko społeczności akademickiej naszej uczelni, ale również trwale zapisały się na kartach historii polskiego oraz światowego sportu. Dwie nagrody specjalne Jego Magnificencji Rektora, profesora Krzysztofa Jóźwika, za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymują pan magister inżynier Kajetan Duszyński, doktorant interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej i mistrz olimpijski z Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz pani inżynier Aleksandra Bednarek, studentka kierunku inżynieria biomedyczna i pierwsza Polka, która zdobyła potrójną koronę w pływaniu na wodach otwartych. Pani Ola w 2018 roku przepłynęła kanał Katalina, 34 km. Rok później opłynęła Manhattan, pokonując wpław 46 km. I wreszcie w tym roku przepłynęła kanał La Manche, płynąc bez przerwy 13 godzin i 17 minut. Zapraszam Magnificencję Rektora o wręczenie nagród. Bardzo proszę. Dziękujemy. Panie Kajetanie, poprosimy, żeby pan został jeszcze przed podium. Proszę pozostać jeszcze na chwilkę. Pan Kajetan, bardzo dziękuję. W dowód uznania pana wybitnych osiągnięć Rada Politechniki Łódzkiej przygotowała upominek. Proszę bardzo pana Mirosława Sopka, przewodniczącego Rady Uczelni, o jego wręczenie.
Szanowni Państwo, rozpoczynamy najważniejszą część tej uroczystości, immatrykulację. Ale to teraz dopiero. Bardzo proszę osoby przyjęte na studia z najlepszymi wynikami w procesie rekrutacji o wyjście przed podium i złożenie ślubowania. Z Wydziału Mechanicznego Szymon Wiśniewski i Jędrzej Zapędowski. Z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Aleksander Golus i Jan Koślin. Z Wydziału Chemicznego Julia Szyda i Aleksandra Frankowska. Z Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Anna Magnuszewska i Anna Kania. Z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Kamila Belka i Marta Mirosławska. Z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Dawid Niewiadomski i Aleksandra Machnia. Z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Mateusz Gapiński i Jan Sarzała. Z Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Aleksandra Wesołowska i Julia Laskowska. Z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Maciej Wróbel i Zuzanna Garstka. Z Centrum Kształcenia Międzynarodowego Aleksandra Lewandowska i Radosław Lech. Bardzo proszę Państwa przed podium. Drodzy Państwo, dokonaliście doskonałego wyboru, decydując się na studia w Politechnice Łódzkiej. Składając ślubowanie, stajecie się pełnoprawnymi członkami jej społeczności akademickiej. Przez kolejne lata wasz los związany będzie z jedną z wiodących uczelni technicznych w Polsce. W zdobywaniu zaawansowanej wiedzy, nowych umiejętności, a także poznawaniu siebie towarzyszyć wam będą i wspierać znakomici nauczyciele akademiccy i jednocześnie wybitni naukowcy. W studenckie życie zaś wprowadzą was wasi starsi koledzy i koleżanki działający w samorządzie studenckim, kołach naukowych, a także organizacjach kulturalnych, turystycznych i sportowych. Jestem pewien, że czas studiów w Politechnice Łódzkiej będzie jednym z najlepszych, najbardziej wartościowych okresów w waszym życiu, który wykorzystacie, by nawiązać piękne, trwałe przyjaźnie oraz zbudować solidne podstawy przyszłych sukcesów zawodowych. Zatem przejdźmy do najbardziej podniosłej części tej uroczystości, do ślubowania. Bardzo proszę o powstanie. A kandydaci będą powtarzać za mną słowa roty. Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości. Odnosić się z szacunkiem do władz uczelni i wszystkich członków jej społeczności. Przestrzegać prawa uczelni i szanować jej obyczaje. Oraz swym postępowaniem dbać o godność i honor studenta Politechniki Łódzkiej. Bardzo dziękuję. Jesteście już studentami. Natomiast poproszę teraz, możecie już wrócić na miejsce. Bardzo wam dziękuję za ten akt. Momencie. Pan Szymon. Gratuluję panu. Jest pan studentem Politechniki Łódzkiej. Pan Jędrzej. I proszę już na miejsce. Gratuluję panu, że został pan studentem Politechniki Łódzkiej. Pan Aleksander Golus. Gratuluję panu, dziękuję, że jest pan studentem Politechniki Łódzkiej. Pan Jan Koślin. Gratuluję panu, że jest pan studentem Politechniki Łódzkiej. Pani Julia. Pani Julia, gratuluję pani, że jest pan studentem Politechniki Łódzkiej. Pani Aleksandra. Gratuluję pani, że jest pani studentem Politechniki Łódzkiej. Pani Anna Magnuszewska. Gratuluję, że jest pani studentką Politechniki Łódzkiej. Pani Anna Kania.
Gratuluję pani, że jest pani studentką Politechniki Łódzkiej. Pani Kamila Benka. Gratuluję pani, że jest pani studentką Politechniki Łódzkiej. Pani Marta. Gratuluję pani, że jest pani studentką Politechniki Łódzkiej. Pan Dawid Niedabański. Gratuluję pani, że jest pan studentem Politechniki Łódzkiej. Pani Aleksandra Machnia. Gratuluję pani, że jest pani studentką Politechniki Łódzkiej. Pan Mateusz Kapiński. Pan Mateusz. Gratuluję panu, że jest pan studentem Politechniki Łódzkiej. Jan Sarzała. Gratuluję panu, że jest pan studentem Politechniki. Pani Aleksandra Sierowska. Gratuluję pani, że jest pani studentką Politechniki Łódzkiej. Pani Julia Lasowska. Gratuluję pani, że jest pani studentką Politechniki Łódzkiej. Pan Maciej Żywa. Gratuluję panu, że jest pan studentem Politechniki Łódzkiej. Pani Zuzanna Garstka. Gratuluję pani, że jest pani studentką Politechniki Łódzkiej. Pani Aleksandra Lewandowska. Gratuluję pani, że jest pani studentką Politechniki Łódzkiej. Pan Wysoki. Gratuluję panu, że jest pan studentem Politechniki Łódzkiej. Gratuluję państwu, jesteście tymi, którzy dostali się na tę uczelnię z najlepszymi wynikami. Gratulacje dla was. Podziękujmy jeszcze raz brawami naszym nowym studentom. Bardzo wam dziękuję. Ja poproszę panią Julię Chojnacką, przewodniczącą samorządu studenckiego, o wystąpienie i zapoznanie zebranych z działalnością studencką w uczelni. Magnificencjo rektorze, wysoki senacie, drodzy goście, szanowni państwo, koledzy i koleżanki studenci. Jest mi niezmiernie miło w imieniu Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej powitać was na inauguracji roku akademickiego 2021-2022. Całe to przywitanie szczególnie kieruję do nowo przyjętych kolegów i koleżanek, studentów. Gratulacje. Będziecie gościć w naszych murach naszej Alma Mater jako wybitni studenci, jedyni i wyjątkowi. Kilka miesięcy temu stanęliście przed trudną decyzją wyboru uczelni. Nie była to decyzja łatwa, ta decyzja decyduje o waszej przyszłości, o tym, co będziecie robić, kim się staniecie i jak się rozwiniecie. To ważna decyzja, dlatego niezmiernie miło mi, że wybraliście Politechnikę Łódzką. Od siebie mogę powiedzieć tylko tyle, że to nie jest zwykła uczelnia. To są przede wszystkim ludzie, niesamowici ludzie, którzy wspierają nas, pomagają nam, aż lekko się wzruszyłam. Są to naprawdę niesamowici ludzie, którzy chcą nam pomóc i chcą wskazać nam drogę. Tą drogę, która nie zawsze dla wszystkich na początku studiów jest jeszcze jasna. Dlatego korzystajmy z tego. Wstępujecie dzisiaj w szeregi studentów jako brać studencka, możecie się z nami połączyć i działać, czy to w samorządzie studenckim, czy w kołach naukowych, w Radiu Żak, w Akademickim Związku Sportowym, w chórze, czy w orkiestrze. Jest wiele możliwości, gdzie możecie odnaleźć siebie, rozwijać swoje możliwości, rozwijać swoje pasje, dążyć do swoich celów, ale przede wszystkim też spędzić dobrze studia. Ponieważ, jak już wcześniej było wspomniane, studia to nie tylko nauka, ale też odnajdywanie siebie, poszukiwanie pasji i zawieranie znajomości na całe życie. Koledzy i koleżanki, z okazji nowego roku akademickiego życzę wam przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do zdobywania wiedzy, by każdy dzień w murach naszej uczelni inspirował was do dalszego poznawania świata i odkrywania tego, co nieznane. Życzę wam również, żeby okres studiów był owocny w nowe przyjaźnie, które mam nadzieję, że przetrwają do końca życia. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani Julio. Ja mogę zadeklarować, że liczyć możecie zarówno na waszych kolegów, koleżanki z samorządu studenckiego, ale również na władze wydziałów, na których studiujecie, na waszych prodziekanów studenckich i na władze uczelni. My jesteśmy dla was.
Magnificencjo rektorze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie rektorze. Szanowni państwo, 2 lata temu w Politechnice Łódzkiej zostały uruchomione studia doktoranckie po nowemu. Utworzona wtedy interdyscyplinarna szkoła doktorska prężnie się rozwija i tworzy optymalne warunki do podnoszenia kompetencji naukowych. Opracowany został autorski program, który ulega modyfikacjom, na szczęście, rozwojowi, jak to w jakości jest najczęściej. Dopasowany do indywidualnych potrzeb, ale i zainteresowań, do rozwoju szerokiego, nie tylko w bardzo wąskiej dziedzinie. Kluczowym kierunkiem podejmowanych działań jest nacisk właśnie na interdyscyplinarność, elastyczność i umiędzynarodowienie kształcenia. Za chwilę przedstawiciele szkoły złożą ślubowanie, a tę część uroczystości poprowadzi pan rektor profesor Łukasz Albrecht, prorektor do spraw nauki. Bardzo proszę, panie rektorze. Magnificencjo rektorze, wysoki senacie, dostojni goście, drodzy doktoranci, szanowni państwo. Przechodzimy teraz do złożenia ślubowania przez doktorantów interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej, która realizuje proces kształcenia wyłącznie w języku angielskim i studiowanie w której pozwala na łączenie rozwoju naukowego z rozwojem tych pasji pozanaukowych, co w taki dobitny sposób pokazuje przykład pana Kajetana Duszyńskiego, mistrza olimpijskiego. Jak wspomniał magnificencja rektor, interdyscyplinarna szkoła doktorska Politechniki Łódzkiej jest wciąż młodą jednostką na mapie naszej uczelni, ale jest jednostką, która ciągle się rozwija, stanowiąc kuźnię talentów młodych naukowców zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Warto też podkreślić, że w szkole doktorskiej poza tą klasyczną ścieżką kształcenia doktoranckiego realizowane są również doktoraty wdrożeniowe, które pozwalają na łączenie rozwoju naukowego z pracą zawodową i rozwiązywania realnych problemów przemysłowych, wpisując się tym samym w realizację trzeciej misji uczelni, która jest tak bardzo ważna dla Politechniki Łódzkiej, a którą jest właśnie współpraca z otoczeniem gospodarczym. Zapraszam teraz do uroczystej immatrykulacji przedstawicieli interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej Politechniki Łódzkiej. Osoby, które za chwilę zostaną wyczytane, serdecznie zapraszam przed podium. A są to z dyscypliny inżynieria materiałowa pan Michał Piotrowski. Z dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja pani Barbara Morawska oraz pan Bartłomień Jabłoński. Z dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika pan Marcin Kowalski. Z dyscypliny technologia żywności i żywienia pani Marta Pichlak. Z dyscypliny inżynieria lądowa i transport pan Jakub Telega. Z dyscypliny architektura i urbanistyka pan Miłosz Gortyński. Z dyscypliny inżynieria mechaniczna pan Guan Wang. Z dyscypliny inżynieria chemiczna pani Agnieszka Macher. Z dyscypliny fizyka pani Daria Drwal. Szanowni państwo, zwracam się teraz do naszych młodych naukowców, którzy za chwilę staną się oficjalnie doktorantami naszej szkoły doktorskiej. Przeszliście państwo pomyślnie przez
wymagający proces rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej, czego serdecznie Państwu gratuluję. Za chwilę, po złożeniu ślubowania, staniecie się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności akademickiej. Od tego momentu Wasza praca naukowa-badawcza przez kilka lat związana będzie z jedną z najlepszych uczelni w Polsce. Będziecie mieli Państwo szansę współpracować z wybitnymi naukowcami, pracownikami Politechniki Łódzkiej oraz korzystać na co dzień z zaawansowanej i nowoczesnej infrastruktury badawczej naszej uczelni. Wykorzystajcie dobrze tę szansę, współpracujcie z Waszymi mistrzami naukowymi, rozwijajcie swoje pasje. Życzę Wam, aby czas spędzony w Politechnice Łódzkiej był dla Was czasem wyjątkowym. Niech stanie się on dla Was szansą do dalszego rozwoju zarówno naukowego, jak i osobistego. Niech nauka będzie Waszą pasją. Bądźcie dociekliwi i nie bójcie się zadawać wymagających, trudnych pytań, bo to one zaprowadzą Was do wspaniałych, fascynujących odkryć naukowych, będących chlubą naszej uczelni. Przejdźmy teraz do ślubowania. Proszę wszystkich o powstanie, a naszych młodych naukowców proszę, aby powtarzali za mną. Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz uczelni i wszystkich członków jej społeczności, przestrzegać prawa uczelni i szanować jej obyczaje oraz swym postępowaniem dbać o godność i honor doktoranta Politechniki Łódzkiej. Bardzo dziękuję i gratuluję Państwu. Wręczenie certyfikatów nowo przyjętym doktorantom uprzejmie proszę magnificencję rektora oraz panią magister inżynier Annę Bednarowicz, przewodniczącą samorządu doktorantów. Thank you.
Serdecznie Państwu dziękuję. Możecie Państwo wrócić na miejsca. A ja poproszę teraz o zabranie głosu panią Annę Bednarowicz, przewodniczącą samorządu doktorantów Politechniki Łódzkiej. Pani Aniu, zapraszam. Magnificencjo rektorze, Wysoki Senacie, dostojni goście, Szanowni Państwo, drogie koleżanki i koledzy. Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu, jakim jest inauguracja roku akademickiego 2021-2022. Za nami rok pełen wyzwań, nadal musieliśmy mierzyć się z pandemią i w konsekwencji nauczaniem zdalnym. Mam nadzieję, że w tym roku faktycznie uda nam się powrócić do zajęć stacjonarnych i wszyscy znowu będziemy mogli cieszyć się swobodnym przepływem naszej kreatywności. Był to też rok wyjątkowy dla doktorantów Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej, którzy po 2 latach kształcenia zostali poddani po raz pierwszy ocenie śródokresowej. Jednak jestem pewna, że wszyscy doktoranci Politechniki Łódzkiej poradzili sobie z tym zadaniem wyjątkowo dobrze. Jest to zasługa oczywiście samych doktorantów, jednak nie możemy zapominać o promotorkach i promotorach, współpromotorkach i współpromotorach oraz nauczycielach akademickich, którzy są inspiracją oraz wsparciem w naszej pracy. Cieszę się, że grono doktorantów Politechniki Łódzkiej powiększyło się dzisiaj. I mimo, że nie stanowimy może najliczniejszej grupy na tej uczelni, to bez wątpienia jesteśmy grupą niezwykle ważną, ponieważ to my będziemy kształtować przyszłość nauki. Należy pamiętać, że jako cywilizacja stoimy przed wieloma wyzwaniami i to właśnie dzięki badaniom naukowym możemy rozwiązać wiele problemów współczesnego świata. Według mnie najpiękniejszą rzeczą w prowadzeniu badań naukowych jest wolność i kreatywność, na którą możemy sobie pozwolić. W procesie kształcenia młodego naukowca nie możemy zapominać jednak, jak bardzo ważne są relacje międzyludzkie. Cieszę się, że na Politechnice Łódzkiej nie jest nam obcy szacunek, równość i tolerancja. I każdy może znaleźć tutaj swoje miejsce. Nie powinniśmy też zapominać o tym, opuszczając mury naszej uczelni, ponieważ są to zasady, które powinny towarzyszyć nam w codziennym życiu. Ponieważ tak jak w przypadku nauki, tak i w przypadku społeczeństwa, różnorodność jest siłą. Wierzę, że dzięki naszej pasji i zaangażowaniu jesteśmy w stanie rozwijać naukę i uczynić życie ludzi lepszym. Chciałabym w tym miejscu życzyć wszystkim nowo przyjętym studentom i doktorantom powodzenia w rozpoczynającym się właśnie roku akademickim. Również te życzenia kieruję do magnificencji rektora oraz wszystkich nauczycieli akademickich. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani przewodnicząca i chciałbym z tego miejsca też zaapelować do wszystkich naszych doktorantów, zarówno tych nowo przyjętych, jak i obecnych, do tego, aby jak najaktywniej włączali się w działalność samorządu doktoranckiego. Wiem, że na tym etapie państwa życia osobistego, zawodowego nie jest to proste, ale jest to niezwykle ważna aktywność, ponieważ to ona decyduje o kształcie działania szkoły doktorskiej i całego procesu kształcenia doktorantów w naszej uczelni. Jeszcze raz gratuluję wszystkim nowo przyjętym doktorantom, a magnificencję rektora bardzo proszę o otwarcie nowego roku akademickiego. Dziękuję serdecznie panie rektorze. Bardzo proszę wszystkich o powstanie. Dokonaliśmy immatrykulacji studentów i doktorantów. Mogę zatem ogłosić rok akademicki 2021-2020 jako otwarty. Oby był dobry, szczęśliwy i pomyślny. Quod bonum, felix fastum, fortunatum quae sit. Oh, God.
proszę o zajęcie miejsc. Proszę Państwa, jak już wspominałem, dzisiejszy wykład ma charakter wyjątkowy. Nie bez powodu możemy określić go mianem specjalnego triatlonu. Pływanie, biegi i kolarstwo. Wygłoszą go pani profesor Katarzyna Pernal, ceniona na świecie badaczka, fizyk, ale i pasjonatka kolarstwa szosowego. Zdobyła tytuł master w roku 2019. Pan magister inżynier Kajetan Duszyński, określony przez komentatora Kajetano Capitano. Myślę, że pokazał, jak drużynowo najszybciej zdobyć cel. I pomyślałem, że jest to fantastyczny przykład dla nas wszystkich w Politechnice Łódzkiej, aby drużynowo zdobywać jak najszybciej nasze cele. Mistrz olimpijski z Tokio w sztafecie 4x400 mieszanej oraz pani inżynier Aleksandra Bednarek, studentka kierunku inżynieria biomedyczna i pierwsza Polka, która zdobyła potrójną koronę w pływaniu na wodach otwartych. Ja osobiście jestem pełen uznania dla Państwa osiągnięć. Artykuł w Nature Science, pani profesor, te działania na polu zarówno nauki, bo jest przecież doktorantem pan Kajetan, a i pani inżynier już, a więc po ukończeniu pierwszego cyklu kształcenia dalej kształci się pani Ola. A więc nie tylko sukcesy na polu naukowym, ale sukcesy w rozwijaniu swojej pasji, o których już dzisiaj była mowa. Myślę, że taki wykład będzie niezwykłym wydarzeniem, złamaniem kanonu jednego wykładowcy, jednego wykładu, ale będzie inspiracją dla nas wszystkich, jak godzić najwyższy poziom nauki z rozwijaniem własnej pasji. Serdecznie zapraszam panią jako pierwszą, zgodnie z rozwojem osobowym, panią inżynier Aleksandrę Bednarek, do rozpoczęcia fascynującego wykładu inauguracyjnego. Na początek bardzo pragnę podziękować panu rektorowi za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę właśnie tu i teraz stać przed państwem i podzielić się z wami tym, co tak naprawdę jest mi bardzo bliskie. Proszę państwa, kiedy rozpoczynałam studia na Politechnice Łódzkiej, pomyślałam sobie tak szczerze, że to dobry moment, żeby powoli kończyć przygodę ze sportem wyczynowym. Wiedziałam, ile czasu i energii potrzeba na to, aby tylko trenować efektywnie, a co dopiero pogodzić to z nauką. Jednak nie było to takie proste, ponieważ na przeszkodzie stanęła mi taka ambicja sportowa, może taki charakter długodystansowca, który mi ciągle gdzieś podpowiadał: Ola, chociaż spróbuj. No i tak więc zrobiłam. Z perspektywy czasu nie żałuję tej decyzji, ponieważ przez te kilka lat osiągnęłam kilka ciekawych rzeczy, z których teraz mogę powiedzieć, że jestem naprawdę dumna. Jednak nie będę ukrywać, że po drodze bywały chwile zwątpienia, pewne upadki i momenty takiego zawahania. I wtedy sobie właśnie uświadomiłam, że to tak naprawdę ludzie pomogli mi dojść do tego momentu, w którym jestem teraz. Chociażby tym, że wspierali, motywowali dobrym słowem, zawsze szczerze trzymali kciuki i pomagali w razie potrzeby. I to jest taki główny czynnik, który, jak to ładnie powiedział w jednej ze swoich audycji radiowych Darek Matyja, zostałam sportowcem z indeksem. Kiedy już znajdziemy takie miejsce, w którym jest nam dobrze na uczelni, dobrze jest znaleźć też dziedzinę nauki, w której równie dobrze się poczujemy i będziemy chcieli się rozwijać. Ja swoją, można powiedzieć, że też trochę znalazłam na basenie, ponieważ pewnego razu ktoś przestawił chorągiewki z 5 na 3 metr
i mój znajomy, warto dodać, że grzbiecista, to jest bardzo istotne, nie zauważył tego. Uderzył ręką tak mocno w ścianę, że zwichnął sobie nadgarstek. Pływał biedny przez kilka tygodni z ręką w gipsie i takim specjalnym ochraniaczem na niego. I pomyślałam sobie, że przecież na pewno już powstały jakieś łatwiejsze, bardziej komfortowe rozwiązania dla tego typu urazów. I natknęłam się na gips drukowany za pomocą technologii druku 3D. Przyznaję szczerze, że wtedy na temat druku 3D wiedziałam tyle, że istnieje. I od tamtej pory zaczęłam zgłębiać tą wiedzę, poznawać jego nowe zastosowania. I proszę Państwa, obecnie możemy wykonywać wiele ciekawych rzeczy za pomocą tej technologii. Możemy już budować domy za pomocą druku 3D z betonu, dodam. Możemy tworzyć prototypy samochodów czy części elektronicznych w celu sprawdzenia, czy zgadzają się z założonym projektem przed jego ostatecznym wykonaniem. Można drukować smakołyki w postaci czekoladowych figurek. Jak widzicie, zastosowanie druku 3D to niezmiernie szeroka dziedzina, która prawdopodobnie w kolejnych latach będzie wzrastać jej zapotrzebowanie na rynku. I taką dziedziną, na której chciałabym się teraz na chwilkę skupić, jest zastosowanie druku 3D w medycynie, ponieważ jest mi to tak naprawdę najbliższe i każdego dnia zgłębiam tą wiedzę, pracując w zespole pani dr Doroty Bociągi. I moim takim głównym zainteresowaniem jest inżynieria tkankowa, będąca częścią medycyny regeneracyjnej, której celem jest odbudowanie lub zastąpienie uszkodzonych tkanek powstałych w wyniku jakiejś choroby lub urazu. I zastosowanie druku 3D w inżynierii tkankowej możemy podzielić na takie trzy filary. Pierwszy z nich stanowią wydruki bezpośrednie lub pośrednie z materiałów hydrożelowych. Drugi z nich to wydruki implantów spersonalizowanych pod konkretne uszkodzenie konkretnej osoby. Trzecie zastosowanie to wydruki do przedoperacyjnego testowania implantów, na przykład płytek stabilizujących, aby lekarz mógł wcześniej przygotować dany implant i zaoszczędzić trochę czasu podczas docelowego zabiegu lub do wydruku jakichś poważnych uszkodzeń, aby chirurg mógł się wręcz przygotować do danej operacji, zabiegu, która jest dość skomplikowana i wykonać ją bardziej precyzyjnie. Jest to temat, proszę Państwa, bardzo obszerny i bardzo ciekawy. Jednak na sam koniec mojej części wykładowej chciałabym się skupić troszkę na tym, dlaczego nazwałam ją Wpław przez świat z Politechniką Łódzką. Proszę Państwa, tak jak wspomniałam na początku, idąc na studia, nie miałam od razu odwagi połączyć tych dwóch dziedzin życia. A to tak naprawdę tutaj, będąc już studentką Politechniki Łódzkiej, dokonałam czegoś, o czym jeszcze kilka lat temu tylko marzyłam, o czymś, co widziałam tylko na filmach o Matthew Webbie lub czytałam w książkach o Leni Cox, a mianowicie w 2018 roku jako pierwsza Polka przepłynęłam wpław kanał Katalina, płynąc z lądu w stronę wyspy Katalina. Rok później opłynęłam w koło nowojorski Manhattan, a w lipcu bieżącego roku, co okazało się, można tak powiedzieć, taką trochę wisienką na torcie, przepłynęłam wpław kanał La Manche, znajdujący się między Dover a Calais. Te trzy osiągnięcia złożyły się na coś takiego, co się nazywa w świecie pływania open water potrójną koroną w pływaniu na wodach otwartych. I zrobiłam to jako pierwsza Polka, co pozwoliło mi się choć trochę zapisać w historii polskiego sportu, jak również sportu na całym świecie, gdyż jest to dość takie uznawane i prestiżowe osiągnięcie dla pływaków zajmujących się tym sportem. Dlatego już na sam koniec pragnę przytoczyć jeden z moich ulubionych cytatów, który dość często mi towarzyszył podczas tej drogi. Celuj w księżyc, bo nawet jeśli nie trafisz, będziesz między gwiazdami. I tego właśnie Państwu życzę. Śmiałych i odważnych decyzji oraz jak najbardziej skutecznego
wdrażania swoich marzeń w życie, w życiu zawodowym, jak również prywatnym, przepraszam, w tym nowym roku akademickim. Dziękuję i zapraszam teraz do wysłuchania części Kajetana. Teraz on opowie, jak on w ten księżyc celował. Państwu. Jestem zaszczycony i niezmiernie dumny, że mogę stać w tym miejscu, mieć swoją część w wykładzie inauguracyjnym. Tak jak pani, moja przedmówczyni, pani Aleksandra Bednarek powiedziała, trzeba mierzyć wysoko. Ja również przechodziłem przez swoje życie, od kiedy pamiętam, z tą myślą. I myślę, że pokazuje to również moja decyzja o podjęciu dwutorowej kariery, w której decydowałem się na podjęcie kształcenia na Politechnice Łódzkiej, trenując jednocześnie wyczynowo 400 metrów. Jednak jak to się stało, że w ogóle trafiłem na Politechnikę? Muszę państwu powiedzieć, że jestem osobą spoza Łodzi. Ja tutaj nie dorastałem, wychowałem się na Śląsku i główną decyzją o zmianie miejsca zamieszkania była chęć współpracy z człowiekiem, którego widzicie na tym zdjęciu. Jest to pan Krzysztof Węglarski, mój aktualny trener i to jemu zawdzięczam wszystkie moje sukcesy sportowe. Natomiast na Politechnikę Łódzką trafiłem z wielu powodów. Myślę, że tym najważniejszym było to, że mogłem tutaj spotkać ludzi, którzy kierowali się niesamowitą wyrozumiałością przez cały tok moich studiów i starali mi się jak najbardziej uelastycznić program kształcenia, aby mógł to połączyć z bardzo częstymi wyjazdami na zgrupowania sportowe. Co więcej, Politechnika zapewniła mi wsparcie finansowe, które jest nieodzownym elementem podczas trenowania wyczynowego, wyjazdów, tym bardziej dla osoby, która jest poza swoim miejscem zamieszkania, z dala od rodziny, oraz zapewniła mi cudowną infrastrukturę do trenowania. W moim przypadku kończyłem kierunek biotechnologię na Wydziale BINOSZ. Tam ukończyłem swój pierwszy stopień, brając pracę inżynierską. Natomiast później podjąłem decyzję o zmianie języka kształcenia. Było to dla mnie niesamowicie istotne, żeby podszkolić swój język angielski, który tak naprawdę jest nieodzownym elementem pracy naukowca w dzisiejszych czasach. W moim przypadku nie było możliwe to, abym wyjechał na parę miesięcy stypendium za granicę, tam zdobył te doświadczenia, obiegał się z tym językiem. Dlatego podjąłem decyzję, żeby na drugi stopień kontynuować mój kierunek na Centrum Kształcenia Międzynarodowego w języku angielskim. Język nie był jedyną moją zmianą w trakcie studiów. Zmieniłem również troszeczkę swoje zainteresowania naukowe i tematykę badawczą. Pierwszy stopień kończyłem pracą inżynierską z tematyki krystalizacji. Pracę wykonywałem w pracowni pana profesora Grzegorza Bujacza pod opieką pani dr Agnieszki Pietrzyk-Brzezińskiej, gdzie starałem się wykrystalizować białka szoku cieplnego. Później chciałem spróbować czegoś innego. Wiem, że mówi się, że nauka na wysokim poziomie jest bardzo wyspecjalizowana, jednak tutaj się przekonałem, że ona się ze sobą łączy, że jednak to wszystko ma ze sobą jakieś połączenia. Pracę magisterską, podczas mojej pracy magisterskiej zajmowałem się charakterystyką głównie bioinformatyczną, ale również laboratoryjną, operonu bakterii produkujących celulozę bakteryjną. Dla studentów wyjaśnię, że celuloza jest takim polisacharydem występującym w przyrodzie, głównie produkują ją rośliny. Natomiast są niektóre rodzaje bakterii, które również potrafią ją produkować i ona cechuje się bardzo pożądanymi właściwościami, które są przez to jest również wykorzystywana w inżynierii tkankowej, o czym powiedziała pani Aleksandra. I myślę, że studenci tego wydziału się o tym przekonają, dowiedzą się więcej, gdyż Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej kładzie duży nacisk na rozwijanie tej technologii. Kończąc studia, trafiłem do miejsca, w którym aktualnie jestem i w którym chciałem być od początku. Bardzo chciałem podejmować kształcenie doktoranckie. Podejmuję je aktualnie na interdyscyplinarnej szkole doktorskiej. Wróciłem, powiedzmy, do korzeni swojej przygody z nauką, czyli do pracowni krystalograficznej pana profesora Grzegorza Bujacza i aktualnie wykonuję pracę pod opieką pani profesor Anny Bujacz
wyznaczam struktury albumin zwierząt udomowionych razem z, w kompleksach z ligandami o znaczeniu terapeutycznym. Krystalografia jest to taka dziedzina, jest to taka nauka, która czerpie bardzo dużo z dziedzin innych nauk, tak naprawdę wszystkich nauk ścisłych, biologii, chemii, fizyki, matematyki i informatyki. Przypomina to co nieco symbolikę, którą prezentują sobą koła olimpijskie na olimpijskiej fladze. One prezentują różnorodność, ale zarazem jedność ludzi na całym świecie poprzez symbolikę kontynentów. Krystalografia jest zarazem metodą nie tak szeroko znaną w środowisku społecznym, a nawet w środowisku naukowym i bazuje ona na fenomenach występujących w naturze, jak również odkryciach w dziedzinach nauki, które wymieniłem. Przede wszystkim wykorzystujemy fenomen krystalizacji makrocząsteczki, takie jak białka, kwasy nukleinowe czy cząsteczki wirusów, mogą krystalizować, czyli przechodzić w uporządkowany stan stały i następnie taki kryształ ma pewne zaskakujące właściwości. Jeżeli przez niego przepuścimy promieniowanie rentgenowskie, to one zostanie rozproszone i powstanie w ten sposób obraz dyfrakcyjny. Coś przypominającego troszeczkę eksperyment na siatce dyfrakcyjnej, tylko w tym przypadku szczeliny między atomami, nie ma szczelin regularnie ułożonych, tylko występują tam po prostu przestrzenie między regularnie ułożonymi atomami. Następnie taki obszar dyfrakcyjny, a to konkretnie intensywność tych rozproszonych refleksów, jest mierzona, poddana operacji matematycznej zwaną transformacją Fouriera i w ten sposób możemy uzyskać konkretne koordynaty atomów w przestrzeni. Krystalografia ma bardzo duże znaczenie nie tylko poznawcze, ale również praktyczne. Przede wszystkim jest duże zapotrzebowanie na znajomość struktur bieżąstek. Jeżeli poznamy strukturę enzymu, możemy wiedzieć, jakie to białko pełni funkcje w komórce lub poznać mechanizm reakcji. Jest to bardzo istotne dla biotechnologii przemysłowej lub podczas etapu projektowania leków. Takimi najbardziej znanymi przykładami przy projektowaniu leków są terapeutyki przeciwko AIDS, terapeutyki antyrakowe czy leki przeciwzapalne nowej generacji. Jak wygląda moja praca? Na czym polega taki eksperyment krystalograficzny? Jest to eksperyment złożony z bardzo wielu etapów, często czasochłonnych i tutaj tak naprawdę widać, jak bardzo interdyscyplinarna jest ta metoda. Przede wszystkim początkowo trzeba takie białko wyprodukować w komórce, wyizolować je i oczyścić do bardzo wysokiego stopnia. Następnie, jeżeli nam zależy, aby zbadać interakcję między białkiem a badaną jakąś substancją, powiedzmy lekiem, musimy utworzyć również taki kompleks. Następnie czeka nas proces krystalizacji i krystalografowie mówią żartobliwie, że ten etap leży bliżej sztuki niż nauki, gdyż jest bardzo nieprzewidywalny. Tylko naprawdę najlepsi krystalografowie w swojej dziedzinie potrafią za pomocą, myślę, bardziej intuicji przewidzieć, w jakich warunkach może to białko krystalizować. Później taki kryształ należy przenieść na obiekty badawcze zwane synchrotronami, gdzie przy stacjach pomiarowych dokonuje się wcześniej wspomnianego przepuszczenia promieni rentgenowskich przez ten kryształ. W efekcie uzyskujemy obraz dyfrakcyjny, który procesujemy na komputerze i uzyskujemy to, co Państwo widzicie na tym slajdzie. To, co się obraca, to jest czwartorzędowa struktura, model tak naprawdę wołowej albuminy surowiczej, czyli białka, które należy do rodziny białek, którymi ja konkretnie się zajmuję podczas swojej pracy. Mi do tej pory udało się ustalić struktury końskiej albuminy surowiczej wraz w kompleksie z antybiotykami beta-laktamowymi i z sterydami, a konkretnie hormonami. Kończąc moją wypowiedź, chciałbym jeszcze poruszyć temat sportu akademickiego na Politechnice Łódzkiej, ponieważ jest to dziedzina, którą naprawdę Politechnika bardzo szeroko wspiera i czego byłem świadkiem przez wszystkie lata mojego kształcenia. Ja do klubu uczelnianego AZS-u Politechniki Łódzkiej dołączyłem już na samym początku swoich studiów i miałem przyjemność reprezentować uczelnię na najważniejszych imprezach o randze krajowej tak naprawdę. Tak, to one w skrócie się nazywają AMPy, Akademickie Mistrzostwa Polski. I razem z drużyną byliśmy w stanie zdobywać najwyższe laury.
Również widzicie Państwo na zdjęciu moją osobę wraz z drużyną. Jest to zdjęcie pochodzące z Uniwersjady w Neapolu z 2019 roku, w którym udało nam się zdobyć brązowy medal w sztafecie 4x400 metrów. I tutaj przypominają mi się słowa prezesa mojego klubu, pana doktora Lecha Leszczyńskiego, który rzucił takie hasło od Uniwersjady do Olimpiady. Ono mi się bardzo spodobało, ponieważ sugeruje, że nawet w tym sporcie akademickim można zdobyć doświadczenie, które będzie procentowało w przyszłości. I w moim przypadku również tak było. Ten brązowy medal Uniwersjady przekuł się w złoto olimpijskie, które zdobyłem tego roku w Tokio. Na koniec powiem tylko, że należy pamiętać, iż cel podróży nie jest najważniejszy, tylko droga prowadząca do tego celu. Także dziękuję bardzo za uwagę i chciałbym w tym momencie zaprosić panią profesor Katarzynę Pernal, która jest znakomitym naukowcem i pod pewnym względem autorytetem dla mnie, gdyż może łączyć sport z pasją naukową. Dziękuję. Szanowni Państwo, mieliśmy już w naszym triatlonie bieganie i pływanie, nadszedł czas na kolarstwo. Kolarstwo jest moją pasją już od kilkunastu lat, ale zaczęłam przygodę ze sportem w szkole podstawowej od lekkiej atletyki. Tu jest związek z Kajetanem, bo moją koronną dyscypliną było 400 metrów i 400 przez płotki. Nie chcę porównywać swoich sukcesów z wielkimi sukcesami w innej skali zupełnie moich wspaniałych przedmówców, ale myślę, że zgodzimy się, że każda pasja sportowa i naukowa łączy ze sobą jedno, ciężką pracę, wysiłek, frustrację i właściwie żmudne dni, kiedy nic się nie udaje, ale zawsze mamy nadzieję, że nam się coś uda i zrealizujemy swoje cele. I przez te kilka chwil, dni czy godzin, kiedy te cele realizujemy w sporcie czy w nauce, myślę, że wszyscy czujemy się jak panowie czy mistrzowie świata. Mimo że trwa to na ogół krótko, to jest nasza motywacja i napęd na kolejne dni wysiłków. Chciałabym w tym momencie powiedzieć, że sport to zdrowie, ale zważywszy na moją kondycję, byłoby to mało wiarygodne, dlatego przejdę już do części naukowej, aby tradycji stało się zadość i w wykładzie inauguracyjnym pojawiła się część naukowa. W swoim wykładzie opowiem Państwu o symulacjach, wielkoskalowych symulacjach kwantowych materii. Mam kilka minut, więc tylko zarysuję, jakie są wyzwania i perspektywy rozwoju. Powiem, gdzie w tej chwili jesteśmy, jakie mamy możliwości teraz, gdzie będziemy jutro, co jest realistyczne, a w co celujemy, gdzie chcielibyśmy być za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Aby zrozumieć, na czym polegają symulacje kwantowe, spójrzmy na kawałek materii, który zdemolował nasze życie wszystkich ludzi na Ziemi w ciągu ostatniego roku, na wirus SARS i zastanówmy się, z jakich mikroskładników taki wirus się składa. Patrząc przez mikroskop elektronowy, powiększając dziesięciokrotnie powiększenie, zobaczymy, że fragment, który jest zarysowany, który jest w niebieskiej ramce, składa się z białek. Powiększając mikroskop o kolejne 10 razy, zobaczymy, że białka to cząsteczki składające się z atomów i prawie już widzimy jądra atomowe i elektrony. Naiwnie więc moglibyśmy myśleć, że wystarczy znać liczbę elektronów, mimo że ona jest gigantyczna, liczbę jąder atomowych i ich charakter i równanie matematyczne, które opisuje ich ruch i będziemy w stanie opisać dowolny fragment materii, dowolny proces. Oczywiście jest to naiwne myślenie, mimo że równanie znamy, ono jest poniżej, ale brakuje w nim kilku składników, które magicznie zniknęły. Mimo że równanie znamy, nasz optymizm szybko gaśnie, kiedy dowiemy się, że wykorzystując najpotężniejszy superkomputer obecnie dostępny, bylibyśmy w stanie, rozwiązując to równanie numerycznie, policzyć zaledwie 50 elektronów, to jest wielkość cząsteczki benzenu mniej więcej, a więc na pewno nie jest to wielka skala. Bierze się to stąd, że obliczenia kwantowe cierpią z powodu tak zwanego przekleństwa skalowania i to widzą Państwo u góry. Mianowicie koszt obliczeniowy, czas jaki jest potrzebny do wykonania obliczeń, rośnie o 128 razy przy zwiększeniu układu zaledwie o 2 razy. To 128, ten wzrost 128-krotny wydaje się niewinny, ale aby dać jakąś perspektywę, gdybyśmy chcieli policzyć układ składający się z kilkuset atomów, co nadal nie jest wielką skalą, czas takich obliczeń zająłby więcej niż istnieje nasz wszechświat. Także są to obliczenia, te 50 elektronów zajmuje kilka tygodni, ale przejście do 100 to już by było kilka tysięcy lat, więc to są
obliczenia niemożliwe obecnie do przeprowadzenia. Oczywiście istnieją metody przybliżone, które pozwalają nam rozwiązać równanie falowe, które było na poprzednim slajdzie, ale one też szybko utykają ze względu na czasochłonność. Co to znaczy wielka skala i w co jakby celujemy? Oczywiście wielka skala to są układy, nazwijmy je realistyczne, czyli takie, które wiążą się z biocząsteczkami, reakcjami enzymatycznymi, reakcjami w roztworach, biochemią, nanocząsteczki, fazą skondensowaną. W naturze człowieka jest to, aby opisywać zjawiska, które obserwujemy, rozumieć mechanizmy działania, ale też chcielibyśmy mieć moc przewidywania nowych zjawisk, nieodkrytych materiałów. I temu właśnie służą obliczenia kwantowe. Obliczenia kwantowe, czy obliczenia symulacji materii. Symulacja materii powinna wspomagać, ma za zadanie wspomagać eksperyment, ale też pomóc nam projektować związki, materiały nieznane jeszcze o własnościach, które chcielibyśmy, aby posiadały te materiały. W latach 90. wydawało się, że dochodzimy już właśnie do ściany z wielkością układów, które potrafimy modelować czy symulować, ale też wtedy nastąpił przełom, ten przełom trwa do dziś i na arenie pojawiła się nowa metoda, nie będę wchodzić w szczegóły, nazywana teorią funkcjonału gęstości elektronowej. O skali ważności świadczy to, że za odkrycie twierdzenia matematycznego DFT Walter Cohn w 98 roku otrzymał Nagrodę Nobla, więc mimo, że to było jedno twierdzenie, zasługiwało na Nagrodę Nobla. W DFT zastępujemy opis struktury materii jako zbiór elektronów, jąder i oddziaływań między nimi poprzez gęstość elektronową, czyli nie patrzymy na materię jako na zbiór elektronów, ale na chmurę elektronową. Oczywiście nadal musimy zasady mechaniki kwantowej zastosować, gdyż są to obiekty nano, w skali nano, gdzie rządzi już mechanika kwantowa, a nie mechanika klasyczna. DFT pozwoliło nam zmniejszyć, czy częściowo zredukować przekleństwo wymiarowości i czas obliczeń jest już dużo mniejszy, podwajając liczbę elektronów czy liczbę atomów w układzie, czas rośnie 8-krotnie zaledwie, ale nadal jest to dużo. DFT pozwoliło nam przesunąć się w granice wielkiej skali. Obecnie możemy liczyć układy składające się z kilkudziesięciu tysięcy atomów, ale nadal nie jest to jeszcze to, co chcielibyśmy mieć. Aby uzmysłowić Państwu skalę małości problemu kwantowego, z jaką się zmagamy i która jest odpowiedzialna za tak ogromny wzrost obliczeń, czasu obliczeń przy przechodzeniu do dużych układów, chciałbym pokazać, jak wygląda energia układu składającego się z dwóch zasad azotowych, adeniny i tyminy, które są składnikami DNA. Na torcie po lewej stronie widzą Państwo całkowitą energię i niebieski fragment oznacza energię oddziaływania elektronowego. Pozostałe składniki to są części klasyczne, czyli oddziaływanie kulombowskie, elektrostatyczne elektronów z jądrami. Z tego niebieskiego kawałka wycinamy, to jest ta część wysunięta z prawej strony, część, za którą odpowiada mechanika kwantowa i związana jest z falową naturą elektronów. I to jest zaledwie 1%. Ten 1% to jest to, z czym się zmagamy od dziesiątek lat. To jest to, co właśnie jest odpowiedzialne za przekleństwo skalowania. Możemy się zastanowić, czy zadać naiwne pytanie, czy potrzebny nam jest ten 1%, może możemy prowadzić symulacje, obliczenia kwantowe bez tego 1%. Okazuje się, że niestety nie. Oczywiście chcielibyśmy, bo wtedy moglibyśmy przejść do wielkiej skali natychmiast. Jako ilustrację pokażę symulację struktury DNA. Wiemy, że poprawna struktura DNA to jest podwójna helisa, zwinięte dwie nici. I teraz zobaczmy, co się stanie, jeżeli pominiemy ten 1% w symulacji. Dostajemy zupełnie błędną strukturę. To jest struktura płaska typu drabina. I to jest typowy przykład, który nam pokazuje, że niestety w tym kontekście, że bardzo nas to ogranicza, jeśli chodzi o wielkość układów, które możemy modelować, efekty kwantowe są niezbędne do uwzględnienia. Drugim pomysłem, jaki możemy mieć poza rozwojem nowych metod, jest, aby używać coraz większych komputerów. Oczywiście to się dzieje od lat 90. Na wykresie, który Państwo widzą, widzimy, jak postępował wzrost szybkości obliczeń w kolejnych co 5 lat. Zwrócić uwagę, że na początku, w latach 90. szybkość zwiększana została na dwa sposoby. Z jednej strony mogliśmy liczyć na coraz szybsze procesory, może mogliśmy jeszcze wówczas umieszczać coraz więcej tranzystorów na chipie,
i zwiększając liczbę dostępnych jednostek obliczeniowych, czyli łącząc w uproszczeniu komputery w superkomputery i licząc naraz, wykonując obliczenie na wielu procesorach naraz. Obecnie, patrząc na ten punkt, który opisany jest jako peta i przejście z peta do exa, czyli zrobienie kolejnego skoku, zwiększenie obliczeń tysiąckrotne w skali exa, będziemy zawdzięczać tylko w niewielkiej części dzięki przyspieszeniu procesorów, a głównie dzięki zrównolegleniu obliczeń, czyli połączeniu jeszcze większej liczby procesorów razem. Oczywiście z tym wiążą się ogromne wyzwania. To, co się obecnie dzieje, nazywane jest wyścigiem ku exascali, czyli to przejście do częstości obliczeń, czy do możliwości wykonywania 10 do 18 operacji na sekundę jednego exaflopa. Nazywa się wyścigiem w exascali, gdyż uważa się, że to będzie skok cywilizacyjny, który pozwoli nam przejść, wreszcie modelować układy w skali mikrometrów. W wyścigu biorą udział oczywiście Chiny, Stany Zjednoczone, Japonia, Indie, ale też i Europa. I Politechnika w pewnym sensie jest częścią tego wyścigu, gdyż jesteśmy partnerem w projekcie europejskim TREX, którego celem nie jest rozwój komputerów kwantowych, tych superszybkich w exascali, ale powstanie nowych algorytmów, gdyż nawet gdybyśmy już mieli dostępne komputery w exascali, te superszybkie, i tak nie moglibyśmy ich w pełni wykorzystać, gdyż do tego potrzebne jest nowe podejście do rozwoju algorytmów kwantowych, czy powstanie nowych algorytmów, aby móc w pełni wykorzystać wszystkie procesory, które są zresztą różnego typu. Oczywiście myśląc o przyszłości symulacji kwantowych i obliczeń, nie możemy nie wspomnieć o komputerach kwantowych. Wszyscy na pewno słyszeli o technologiach kwantowych, które się teraz rozwijają, i o komputerach kwantowych. Czytając o potencjalnym zastosowaniu komputera kwantowego, symulacje kwantowe materii są jednym z trzech potencjalnych zastosowań. A bierze się to stąd, że mając nawet kilka qubitów, jesteśmy w stanie wykonać obliczenie dla już kilku elektronów, więc jeśli chcielibyśmy móc wykonać obliczenie dla kilku tysięcy elektronów, wystarczyłoby zaledwie kilka tysięcy qubitów. Mówię zaledwie, ponieważ w naszych komputerach, czy nawet w komórkach, operacje, które są matematyczne, które są przeprowadzane, wymagają milionów czy dziesiątków tysięcy milionów bitów. Więc to, że możemy zejść do tylko tysiąca qubitów, to jest oczywiście niewielka liczba. Oczywiście w przypadku komputerów kwantowych mamy innego typu wyzwania i niestety mogą one okazać się nie do przezwyciężenia. Potrzebujemy większej liczby qubitów niż obecnie mamy do dyspozycji. Najlepsze komputery kwantowe to jest zaledwie 53 qubity. W zeszłym roku osiągnięty rekord. Ale poważniejszym problemem związanym jest czas dekoherencji, który można porównać do czasu, po którym nasz komputer kwantowy się psuje od momentu włączenia i po którym musimy komputer zresetować. Ten czas dekoherencji to jest zaledwie mikrosekundy. Więc wielkie pytanie brzmi, jak w ciągu tak krótkiego czasu, nawet mając do dyspozycji wiele qubitów, możemy wyciągnąć wynik z naszego obliczenia. Oczywiście to jest niemożliwe obecnie. Więc wyścig jakby trwa na polu zwiększania liczby qubitów i zwiększania czasu dekoherencji. Potrzebne są też zupełnie nowe algorytmy. Programy, które mamy obecnie, zdajemy sobie sprawę, nie działałyby na komputerze kwantowym. Ten czas dekoherencji jest związany z prawem mechaniki kwantowej. Dlatego powiedziałam, że nie wiadomo, czy będziemy w stanie przezwyciężyć go kiedykolwiek. Także myśląc o mecie w naszym wyścigu ku zwiększeniu możliwości obliczeń, nie wiadomo, czy to będą komputery kwantowe. Myślę, że na razie nikt nie jest w stanie powiedzieć, co będzie naszą symboliczną metą w rozwoju technologii symulacji kwantowej. Być może będą to komputery hybrydowe, częściowo klasyczne, częściowo kwantowe. Ale to czas pokaże. Chciałabym w tym miejscu jeszcze zwrócić się do naszych nowych studentów, nawiązując jeszcze do pasji moich wspaniałych poprzedników. Życzę Państwu, aby znaleźli Państwo na Politechnice swoje pasje, a jeżeli już Państwo mają, mogli je dalej wykorzystywać i aby te pasje zostały z Państwem do końca życia. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękuję naszym dzisiejszym wykładowcom. Jak powiedziała pani Ola Bednarek, trzeba mierzyć księżyc, a wśród gwiazd już byliśmy.
Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca uroczystego posiedzenia Senatu z okazji inauguracji roku akademickiego 2021-2022 w naszej uczelni. Zapraszam wszystkich do odśpiewania pieśni radosnej Gaudamus Igitur. Serdecznie Państwu dziękuję, że chcieliście wziąć udział w tym uroczystym posiedzeniu Senatu. To dla nas wielki zaszczyt. Zapraszam na poczęstunek, który został przygotowany w foyer naszego gmachu i piętra auli. Zachęcam do obejrzenia wystawy poświęconej pierwszemu rektorowi, panu profesorowi Bogdanowi Stefanowskiemu, wystawy przygotowanej przez pracowników Muzeum Politechniki Łódzkiej. Oprawę muzyczną dzisiejszej uroczystości zapewnił nam Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej pod opieką maestro pana Mariusza Lewego. Pięknie dziękuję. Proszę poczet sztandarowy o wyjście z sali.